Witam serdecznie wszystkich. Na dzisiejszym webinarze chciałbym, żebyśmy troszeczkę zobaczyli, co wydarzyło się w tej najnowszej wersji ITIL-a w czwóreczce od momentu premiery. Więc w kilku słowach postaram się opowiedzieć, jak wystartowaliśmy, jak wyglądało to szkolenie ITIL Foundation, bo już parę szkoleń przeprowadziliśmy jako ASECO i jakie są wrażenia od czasu premiery, czyli co udało się zaobserwować, zobaczyć podczas tych szkoleń. Króciutko chciałbym też nawiązać do usługi i produktu. Jest to coś, na co cały czas ITIL w tej nowej wersji kładzie nacisk. Szczególnie to słówko produkt pojawia się i ono w relacji z usługą ma ogromne znaczenie, a także króciutko wspomnę o wartości usługi, która różnie czasami jest rozumiana, czy to przez klientów, czy przez dostawców usług. Myślę, że ważnym aspektem będzie również zobaczenie, co tak naprawdę zmieniło się w czwartej wersji ITIL-a. To będą na pewno informacje dla osób, które gdzieś w tym ITIL-u, poprzedniej wersji w ITIL-u trzecim zawędrowały naprawdę wysoko i chciałyby i są zainteresowane zrobieniem takiego bridge'a do wersji czwartej, czyli aby nie rozpoczynać od nowa, od foundation. O tym bridge'u też będę troszeczkę mówił. Myślę, że te kluczowe zmiany w ITIL 4 będą też ważne dla osób, które swoją przygodę mogą zacząć, bo my cały czas będziemy też wspominać, jak to wygląda. ITIL jest już troszkę lat na, gdzieś tam istnieje na świecie, więc na pewno te różnice mają znaczenie. Z tych różnic, z tych zmian, które się pojawią, chciałbym pokazać te najlepsze praktyki zarządzania usługami. Tutaj nie tylko zmieniły nam się nazewnictwa pewnych rzeczy, ale pojawiły się też nowe praktyki, więc króciutko chciałbym o nich opowiedzieć. I oczywiście na koniec zastanowimy się, jak ten nowy schemat certyfikacji ITIL 4 obecnie wygląda. Wiemy znacznie więcej, ponieważ Axelos udostępnił ostatnio wiele więcej informacji. Przede wszystkim pojawiły się daty kolejnych premier modułów, które gdzieś tam zostały zaplanowane. O tym też będę mówił. I na koniec postaram się Państwu też pokazać, jak tak naprawdę zrobić takie dobre przejście, wybrać odpowiednią drogę od tego ITIL-a wersji trzeciej do czwartej, tak jak mówiłem, dla osób, które już trochę tego ITIL-a gdzieś tam wcześniej dotknęły, a także dla takich osób, które swoją przygodę w ogóle z ITIL-em gdzieś tam rozpoczynają. Zacznijmy może od tego, jakie są wrażenia od momentu, kiedy ten ITIL wersji czwartej się pojawił. My od początku zaczęliśmy organizować to szkolenie jako ASECO. Zapraszaliśmy uczestników w postaci grupy otwartych czy zamkniętych na to szkolenie. Szkolenie w porównaniu do szkolenia w wersji trzeciej trwa tylko i wyłącznie 2 dni. To szkolenie w wersji trzeciej trwało 3 dni. Ono również kończy się egzaminem na koniec. My to szkolenie przeprowadzamy w języku polskim i angielskim. Materiały, jak i sam egzamin są wyłącznie w języku angielskim. Można by było czekać i oczekiwać, że Axelos bądź PeopleCert wypuszczą materiały w języku polskim. Na razie nie widzę, żeby takie rzeczy gdzieś się tam działy, to znaczy w międzyczasie pojawiły się inne języki, prawdopodobnie bardziej popularne niż nasz, więc ten język angielski cały czas jest tutaj w tej wersji czwartej używany. Pewnie za chwilę pojawi się pytanie, czy to jest język bardzo trudny, złożony, czy na tym egzaminie sobie poradzę, ja o tym za chwilę też powiem. Jak każde szkolenie Foundation, również w przypadku szkolenia ITIL wersji czwartej, my tutaj skupiamy się na tym, żeby przekazać takie kluczowe informacje, definicje, które są potrzebne, więc pewnie nikt się nie zdziwi, że rozmawiamy tam głównie o jakichś terminach i staramy się sprawić, by każdy zapamiętał te terminy, by przede wszystkim one zostały w jakiś tam sposób wyjaśnione. To, co jest ciekawe, to podczas tych szkoleń
jest studium przypadku, on jest oparty na takim przykładzie firmy Axel Car Hire, który bardzo fajnie obrazuje wszystkie rzeczy, o których mówimy, to znaczy te terminy, te wszystkie koncepcje, o których wspominamy, one są później mapowane do tego studium przypadku. Jak łatwo się domyślić, ta firma zajmuje się wypożyczaniem samochodów, co może uderzyć się na pierwszy rzut oka, ponieważ nie jest to usługa IT. Niemniej jednak ta usługa IT jest tam gdzieś wpleciona. Axel Car Hire współpracuje z różnymi dostawcami. On ma różnych, firma ma różnych też klientów, od klientów indywidualnych po różne duże firmy. I to jest ciekawy przypadek, który pokazuje, jak ta wartość, o której IT4 troszeczkę opowiada, jest współtworzona. To jest to value co-creation, o którym będę za chwileczkę też troszeczkę mówił, a myślę, że ten studium przypadku, który jest prezentowany właśnie na naszym szkoleniu, bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób to można zrobić. Również podczas tego szkolenia Ideal Foundation my wspominamy, mówimy, tłumaczymy o tych zasadach przewodnich Ideala. To się nazywa The Guiding Principles dla osób, które w wersji trzeciej miały okazję być na szkoleniu, zdać egzamin praktycjonera, te rzeczy mogą być już znane. Coś nowego, co się pojawiło w ITIL-u wersji czwartej, to na pewno system wartości usług i to jest duża zmiana. Coś, co staramy się od podstaw wytłumaczyć i pokazać. Same wymiary zarządzania usługami, które jak powiem 4P, to osoby, które znają ITIL-a, pewnie coś tam będą kojarzyły. O tym za chwileczkę jeszcze wspomnę. I łańcuch wartości usług, też nowość, która jest jakby częścią integralną systemu wartości usług. To nam się wówczas wyjaśnia w trakcie szkolenia, ale jest to nowość, o której wspominamy. Dodatkowo na samym szkoleniu ITIL Foundation rozmawiamy o takim przeglądzie najważniejszych praktyk ITIL. Te praktyki, inaczej kiedyś były nazywane procesami, pojawiły się tutaj, jest ich bardzo dużo, więc jest to przegląd najważniejszych praktyk, co oznacza, że w trakcie tego dwudniowego szkolenia, nie słuchajcie? Halo? Że w trakcie tego dwudniowego szkolenia, mam informację od Eweliny, że mnie nie słychać. Czy teraz jest lepiej? Słychać mnie? Dobra. Jakiś problem jest. Czyli w trakcie tego szkolenia rozmawiamy o przeglądzie takich najważniejszych praktyk. No tych praktyk jest 34. Nie bylibyśmy w stanie wszystkich szczegółowo omówić podczas dwudniowego szkolenia. Ja troszeczkę wrócę i nawiążę do tych praktyk jeszcze na kolejnych slajdach. To, co jest ciekawe na tym szkoleniu, to, co było zapowiadane dla ITIL-a wersji czwartej, to jest połączenie ITIL-a albo rozmowa o tym, jak ITIL wersji czwartej łączy się z Lean-em, Agile'em i DevOps'em. I tutaj my dużo mówimy, wspominamy o tym, jak ten Lean, Agile i DevOps gdzieś tam są zaszyte w tego ITIL-a wersji czwartej. Lean, przypomnę, to jest takie podejście, w którym zależy nam na tym, abyśmy skupili się na pewnych rzeczach, które gdzieś tam są stratą, jakimś marnotrawstwem i eliminowali je poprzez odpowiednie działania. Agile, takie zwinne podejście, które ma wynikać z tego, że pewne rzeczy da się poukładać w jakichś sekwencjach, to jest takie przeciwieństwo do tego podejścia waterfallowego. I w końcu DevOps, który nie jest nowym pojęciem, a jest bardzo specyficzny do środowisk, które dzisiaj bardzo często widzimy, to znaczy pracuje sobie zespół tak zwanych deweloperów, którzy tworzą jakiś kawałek kodu, za którym gdzieś jest jakaś aplikacja, a na końcu jest zespół operations, który ma utrzymywać tą aplikację, jakieś oprogramowanie, wspierać. Ta współpraca pomiędzy devem i opsem ma wyglądać też w ten sposób, że gdzieś tam taki feedback, ta informacja zwrotna powinna się pojawić. Każde szkolenie ITIL Foundation my kończymy egzaminem, który, jeżeli jest zdany, pozwala na uzyskanie takiego certyfikatu. W chwilę się pojawi pytanie, o którym już wcześniej mówiłem, czy ten egzamin jest trudny, czy uda się go zdać. My taki egzamin przeprowadzamy w formie online, to znaczy na koniec drugiego dnia
uczestników zapraszamy do komputera. Może być to komputer, który sobie ktoś przyniósł, albo ten komputer udostępniamy. Logujemy się przez przeglądarkę do swojego konta i ten egzamin rozpoczynamy. Egzamin trwa dla osób, które nie są native speakerami, 75 minut i polega na tym, że jest to 40 pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Ja tutaj starałem się troszeczkę wytłuścić, pokazać, że jest to test jednokrotnego wyboru, bo jakbyśmy weszli sobie na stronę Axelosa czy PeopleCert, który przygotowuje te egzaminy, to tam jest napisane multiple choice, co jest czasami mylące dla osób, dla nas, jeżeli staramy się to tłumaczyć. Jest to test jednokrotnego wyboru, to oznacza, że każde 40 pytań zawiera 4 możliwe odpowiedzi i tylko jedna odpowiedź jest dobra, nawet jeśli wydaje Wam się, że 2, 3, to jedna jest dobra. 75 minut to jest naprawdę dużo, dużo czasu. Od lutego, kiedy wystartowaliśmy z tymi egzaminami, jak prowadzę taki egzamin, to widzę, że niektórzy kończą znacznie przed czasem, niektórzy potrzebują tych 75 minut, żeby przejść przez te wszystkie pytania. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w zdawaniu tych egzaminów online, to mogę tylko powiedzieć, że ta platforma, na której zdaje się egzamin, jest bardzo przyjemna. Można sobie zaznaczać pytania, wracać do nich. No i plusem tego jest przede wszystkim to, że wynik tego egzaminu jest dostępny zaraz po jego zakończeniu, więc możecie zobaczyć na certyfikat, który jest w postaci PDF-a wysyłany później, trzeba poczekać tam 1-2 dni. Myślę, że to nie jest jakiś problem. Ten próg zdawalności wcale nie jest taki wysoki, bo jest to 65% poprawnych odpowiedzi, aż 20 albo tylko 26 pytań musicie mieć dobrze. Oczywiście my celujemy zawsze i staramy się, żebyście mieli jak najlepsze wynik, czyli te 100%. Już paru osobom się to udało. Takie przykładowe testy są dostępne i jeżeli przyjdziecie do nas na szkolenie, to my pracujemy sobie troszeczkę na tych testach, tak żebyście zobaczyli, jaką formę ten egzamin ma i przede wszystkim jak te pytania wyglądają, żeby nie było dla Was to żadnym zaskoczeniem. Ja krótko tylko wspomnę, że ten język angielski, o którym mówiłem na egzaminie, on nie jest jakiś wyrafinowany, to znaczy myślę, że jeżeli ktoś zna ten język angielski, ale z jakiegoś powodu nie używa go codziennie, to myślę, że bez problemu będzie w stanie podejść do egzaminu i zdać ten egzamin. Króciutko chciałbym zwrócić uwagę teraz na usługę i produkt, bo o tym się dużo wspomina. Oczywiście usługi możemy znaleźć wszędzie, czy to będzie sektor prywatny, czy publiczny, czy to będzie branża kierunkowa, na przykład finanse, czy to będzie jakakolwiek inna. I te usługi w trakcie czasu, gdzieś tam w przepływie tego czasu się troszeczkę zmieniały, to znaczy one ewoluowały i dzisiaj mówimy również, że usługa może być nie bezpośrednio widoczna dla nas. Ja bym chciał mieć dostęp do usługi skrojonej na miarę, taka, która będzie dla mnie jak najlepsza, ale też równocześnie nie chciałbym za nią za wiele zapłacić. Tutaj z pomocą przychodzą na przykład takie serwisy jak na przykład Spotify, który ma bardzo fajną koncepcję udostępnienia usługi, gdzie nie muszę kupować całej płyty wykonawcy, ale za jakąś tam drobną opłatą co miesiąc mogę mieć dostęp do pełnej gamy tych artystów, muzyki i wybierać co potrzebuję. Akurat Spotify jest też ciekawą firmą, jeśli chodzi o połączenie właśnie Ideala wersji 4 z tą metodologią DevOpsa, która mówię tej współpracy deweloperów i operations, bo Spotify bardzo fajnie zorganizował sobie ten zespół DevOpsowy, a ta ich współpraca jest widoczna poprzez platformę, którą oni mają. Usługi to również książki, czy to będą audiobooki, czy to będzie książka, którą ja potrzebuję, a dzisiaj mogę mieć dostęp do tej usługi. My różnie te usługi będziemy sobie tutaj oglądać. Oczywiście na końcu dla nas usługą też będzie aplikacja. Aplikacja różnego rodzaju, najczęściej to może być aplikacja, która jest na tym takim poziomie enterprise gdzieś w naszych firmach, w których pracujemy. To może być usługa ServiceNow albo Jira, czyli usługa aplikacji do zarządzania usługami. To może być też dostęp do platformy komunikacji, tak zwanego DevOpsowo ChatOpsa. Myślę tutaj o Slacku. Ktoś, kto korzystał ze Slacka albo Microsoft Teams, na pewno będzie wiedział, o czym mówię. Albo ciekawy pomysł Microsoftu, czyli Office 365, który jest niczym innym jak Office'em 2016 z możliwością kolaboracji, która daje wiele możliwości.
Mi się bardzo podoba ta koncepcja tego Office 365, szczególnie w środowisku Enterprise, gdzie zarządza się różnymi licencjami i dostępami, bo ten Office 365 daje możliwość podglądu, jak usługa jest utylizowana, jak ta usługa jest wykorzystywana przez użytkowników i łatwego przepięcia jej na inne osoby. To wszystko jest też usługa. Nie wiem, czy Państwo też wiedzą, mamy usługi, które mogą brzmieć dziwnie, ale one cały czas są usługą. Na przykład jest taka ciekawa usługa Hacking as a Service, którą każda firma może sobie wykupić. Wyobraźmy sobie, że mamy stronę internetową, która oferuje pewne rzeczy dla naszych klientów, jednak my byśmy chcieli nie zajmować się tą częścią bezpieczeństwa. Wówczas możemy sobie wykupić taką usługę Hacking as a Service. Ktoś za nas przyjdzie i sprawdzi tą naszą stronę pod względem bezpieczeństwa, krótko mówiąc, będzie starał się ją zhakować. To również jest ciekawy pomysł na usługę. To jest usługa, a my chcielibyśmy rozumieć tą usługę jako środek, który umożliwi nam współtworzenie jakiejś wartości. To jest troszeczkę taka nowość, nie nowość, bo o tej usłudze i wartości już mówiliśmy od lat podczas szkoleń. Zawsze staram się na szkoleniach tłumaczyć uczestnikom, żeby mapowali sobie, że jeżeli jest usługa, to ona oznacza wartość. ITIL 4 mówi o value co-creation, o tym współtworzeniu. I to value co-creation polega na tym, że jeżeli ta wartość tej usługi powinna być gdzieś widoczna, to współtworzenie tej wartości ma sens, jeżeli zaangażujemy do współtworzenia tej wartości wszystkie możliwe osoby, wszystkich interesariuszy, którzy gdzieś tą wartość mogą zobaczyć. To będzie wartość dla klienta, to będzie wartość dla dostawcy tej usługi i wszystkich osób, które gdzieś tam by były. Ja wiem, że często ta wartość może być rozumiana jako pieniądze, to znaczy jako środek, który gdzieś tam ktoś na końcu zarobi pewne rzeczy. Za chwilę do tej wartości jeszcze wrócę. Na moim slajdzie widać, że ta wartość musi się gdzieś tutaj znaleźć bez konieczności zarządzania kosztami i ryzykiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że ta wartość w porównaniu do kosztu i ryzyka ma pewne znaczenie. To znaczy ja jako klient na pewno płacąc za usługę chciałbym znaleźć wartość tej usługi, ale nie będę zainteresowany kosztami i ryzykiem. Wyobraźmy sobie sytuację, że dostawca telefonii komórkowej, sieci telefonii komórkowej świadczy nam jakieś usługi. Ja płacę sobie co miesiąc pewien abonament i dostaję tą usługę dostępu do sieci telefonii komórkowej. Ja jako klient nie powinienem być zainteresowany ryzykiem, jakie ten dostawca posiada i ewentualnymi kosztami świadczenia tej usługi. Co to oznacza? To oznacza na przykład tyle, że jeżeli jedna ze stacji bazowych, która pomaga w osiągnięciu sygnału, żeby ja mógł skorzystać z tej usługi, uległa uszkodzeniu, to mój dostawca usług raczej nie powinien mnie angażować do tego, żeby naprawić tą stację bazową, czyli zwiększyć jakby koszt uzyskania przeze mnie tej usługi, ponieważ te koszty i ryzyko, one powinny być wzięte pod uwagę przez dostawcę usługi zaraz przed tworzeniem tej usługi, udostępnieniem. To jest bardzo ważne dla osób, które obecnie tworzą, wspierają gdzieś te usługi. My często wspominamy o tym, aby te koszty i ryzyko gdzieś tam były wzięte też pod uwagę. To jest taki bardzo fajny slajd, który jest de facto przyklejony właściwie z książki ITIL Foundation w wersji czwartej, nowej książki, która jest dostępna. Mi się bardzo podoba ten slajd, ponieważ on pokazuje wszelkie różne powiązania do usługi IT. Te rzeczy wszystkie niżej, które gdzieś tam sobie widzimy, czyli poza tą usługą IT, gdzieś tutaj niżej, my byśmy sobie nazwali jako elementy konfiguracji, bo one będą składały się na całość, żeby tą usługę tworzyć. Co to oznacza, że jeżeli mamy usługę, która jest usługą chmurową, jest to software as a service, to będziemy mieli jakiś komponent tej usługi, on będzie gdzieś w chmurze, ale na końcu będzie dostawca tej usługi.
który będzie świadczył tą usługę. Jeżeli mamy aplikację lokalną, jest to aplikacja on-premise, musi być zespół, który będzie zarządzał tą usługą, tą aplikacją. Pojawi się też potrzeba posiadania własnej infrastruktury, jakiegoś serwera i innych rzeczy. One się również będą składały na tą usługę. I oczywiście aplikacja kliencka będzie jakieś urządzenie i na końcu użytkownik, atrybut użytkownika to również będzie element konfiguracji. Te wszystkie rzeczy będą się składały na naszą usługę IT. Tu zaparkuję, ponieważ musielibyśmy zacząć sobie rozmowę o katalogu usług, a może na to kiedy indziej znajdziemy jeszcze czas, żeby o tym sobie troszeczkę porozmawiać. Proszę Państwa, w IT wersji czwartej wspomina też i stara się wyodrębnić informację o tym, co to jest produkt, to znaczy ten produkt i usługa, one się często za chwilę pojawią na pozostałych slajdach, gdzie te nowe rzeczy, o których mówiłem, jak strumień wartości, są prezentowane. Produkt to jest nic innego jak konfiguracja zasobów, które my będziemy posiadali jako organizacja i one będą wykorzystywane w celu świadczenia pewnych usług. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś usługę komunikacji, to może być ten Messenger albo jest to usługa, która została udostępniona w postaci jakiejś przeglądarki. Ten produkt będzie jakąś konfiguracją, więc najlepszym przykładem tego może być wersja light danej usługi, która będzie udostępniona. Ja mogę tworzyć sobie różne produkty dla moich usług, mogę różne produkty oferować moim klientom w zależności od tego, co oni potrzebują. Tutaj bardzo chętnie bym jeszcze opowiedział o czymś, co się nazywa service offering, czyli taka oferta usług. My to bardzo fajnie tłumaczymy też na szkoleniu, podając przykłady. I tak jak mówiłem, jest to taki krok do przodu do katalogu usług, o którym można było powiedzieć. Na razie zaparkuję to, myślę, że będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. Chciałbym, żebyśmy tylko mieli świadomość, że ten produkt i usługa tutaj zostały wyodrębnione. Wartość, o której mówiłem, tak jak mówiłem, to są jakieś postrzegane korzyści, które gdzieś ta usługa nam powinna nieść. Tak jak mówiłem, ta wartość musi być współtworzona, to ma być aktywna współpraca pomiędzy dostawcami, konsumentami, a także innymi współpracującymi organizacjami. My te wszystkie podmioty, które będą tu zaangażowane, będziemy nazywali stakeholderami, czyli interesariuszami, no ale ta wartość ma jakieś znaczenie i to się nie zmieniło od lat, to znaczy w wersji trzeciej też mówiliśmy o tym i w wersji czwartej cały czas powtarzamy, że na wartość usługi składają się dwie rzeczy, to jest użyteczność i gwarancja, która musi być spełniona. Co to oznacza? Że jeżeli zabraknie użyteczności, nie ma wartości usługi. Jeżeli zabraknie gwarancji, nie ma wartości usługi. Te dwie rzeczy, użyteczność i gwarancja, muszą się pojawić. Użyteczność najłatwiej wytłumaczyć jako funkcjonalność. To znaczy, ja mówię, że usługa jest użyteczna wtedy, kiedy ona rzeczywiście robi to, do czego została stworzona. Czyli jak ja czytam, że jeżeli na przykład jest to usługa komunikacji między użytkownikami, to rzeczywiście jestem w stanie się z nimi na przykład skomunikować. Gwarancja to są cztery parametry, które są brane pod uwagę. To jest przede wszystkim dostępność usługi, czyli czy usługa w danym momencie, kiedy chciałbym z niej skorzystać, jest dostępna. To jest wydajność usługi, gdzie wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy rozmawiać o czymś, co się nazywa skalowalność tej usługi, więc więcej osób mogłoby skorzystać z niej. Bezpieczeństwo i ciągłość działania samego biznesu. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, sytuację, że mamy usługę parku rozrywki, który oferuje różnego rodzaju zjeżdżalnie, kolejki, z których możemy skorzystać. Wartość tej usługi będzie widoczna wtedy, kiedy użyteczność i gwarancja tego parku rozrywki będzie spełniona. Co to znaczy? Ja mogę przyjść do parku rozrywki, który będzie obiecywał mi ekstremalne przeżycia, ale na miejscu zobaczę, że są tutaj jednak rzeczy w postaci jakichś koników do jeżdżenia, jakichś małych gokardów i akurat będzie to tylko i wyłącznie dla małych dzieci, więc emocje, których się spodziewałem, raczej nie doświadczę. Ta funkcjonalność, użyteczność nie będzie spełniona. O gwarancji będziemy rozmawiać, jeżeli na przykład zabraknie dostępności pewnej usługi, to znaczy ja bym chciał skorzystać z super szybkiej kolejki, ale akurat ona jest niedostępna, bo się zepsuła. Teraz naprawienie jej zajmie troszeczkę czasu, tutaj wchodzimy troszeczkę w tą ciągłość działania, ale też dostępność samej usługi. Albo inna sytuacja, w której kolejka jest bardzo popularna, bo jest szybka, ale niestety nie jest wydajna, ponieważ bardzo dużo osób stoi w kolejce. No, te dwie rzeczy muszą się jakoś tutaj spinać i wiązać ze sobą, żeby ta wartość usługi była spełniona.
ITIL 4 niesie ze sobą przede wszystkim trochę zmian, to znaczy te zmiany są zauważalne, my o nich też mówimy i te zmiany, tak jak już wspomniałem na początku, mają naprawdę znaczenie dla osób, które już coś w tym ITIL-u widziały, żeby one sobie odpowiednio w głowie pewne rzeczy ułożyły. Zacznę od tego, że kiedyś mieliśmy w ITIL-u wersji trzeciej proces, tych procesów było 26. Te procesy, jak zapewne wszyscy pamiętamy, były wrzucone w taki cykl życia usługi w 5 faz cyklu życia usługi. Ten cykl życia usługi jeszcze dzisiaj pokażę. Ja przypomnę tylko, że proces to był, tak mówiliśmy na to, że to był zestaw uporządkowanych czynności, które gdzieś tam się muszą wydarzyć. Taki proces ma zawsze wejście i wyjście. Przykładem takich procesów było na przykład zarządzanie incydentem, zarządzanie zmianą, tego typu rzeczy. Dzisiaj w ITIL-u 4 te procesy nazywać będziemy praktykami. Jest też troszkę zmiana, bo jest ich więcej. No miało być prościej, a jest tych praktyk więcej, więc ktoś powie, gdzie ta prostota, spokojnie. O tej prostocie sobie jeszcze troszeczkę porozmawiamy, bo mam taki slajd, który chciałbym pokazać, żebyśmy zobaczyli, jak te praktyki wyglądają, bo parę rzeczy się troszeczkę przesunęło z tymi procesami i praktykami. Kolejną zmianą jest nowy cykl życia usługi. To jest coś, co wspominałem, czyli ten cykl życia usługi, gdzie mamy tych pięć faz, to jest ten lewa grafika, która pokazuje tych pięć faz cyklu życia od strategii poprzez projektowanie, następnie przekazanie, operations, czyli utrzymywanie i ostatnia faza to było continual service improvement, który mówi o ulepszeniach, o takim ustawicznym doskonaleniu. To też jest, jednak jest to wplecione troszeczkę w coś, co się nazywa Service Value System, a konkretnie w coś, co będzie na następnym slajdzie pokazane, bo to będzie częścią łańcucha wartości. Ten Service Value System, czyli ten system wartości usługi, został tutaj pokazany niejako, żeby zaznaczyć parę rzeczy. Przede wszystkim ten łańcuch wartości, który będzie odpowiedzią na ten nowy cykl życia usługi. Zobaczmy, że swoje miejsce znalazły też tu tak zwane guiding principles, czyli te przewodnie zasady, które się też troszeczkę zmieniły. Jest też governance, bardzo ładne polskie słowo na to, to ład. Ja bardzo się cieszę, bo w nowej książce ITIL Foundation w wersji czwartej sam governance ma osobny rozdział i on jest bardzo poważnie potraktowany i tutaj on jest też wyodrębniony. Mamy oczywiście praktyki i continual improvement, który był jedną z faz, a tutaj jest dobrze pokazany. Ten nasz łańcuch składa się z kilku takich elementów, faz, które możemy zrobić od planowania, gdzieś tam zaangażowania, jakiegoś projektowania, dostarczania innych rzeczy. Zwróćcie proszę Państwa uwagę, że mamy te produkty i usługi, więc ITIL wersji czwartej cały czas mówi, że owszem, masz usługi, ale zwróć uwagę też na produkty, czyli tą konfigurację zasobów, którą firma posiada. Ten nowy cykl życia usługi tutaj wiąże się z tym, że ja mogę mieć dowolną sekwencję tych faz, które się tutaj pojawią, to mi pozwoli jakby dopasować sobie i stworzyć taki strumień wartości, o którym mówimy na szkoleniu, ale dzięki temu będziemy w stanie to zrobić. To jest taka grafika właśnie pokazana z wersji czwartej, która o tym mówi. To jest kolejna zmiana właśnie w tej wersji czwartej. Zmiana, która również jest widoczna, która warta jest zaznaczenia, to zmiana w przypadku zasad przewodnich ITIL w wersji czwartej, czyli tych takich the guiding principles. Osoby, które mają za sobą szkolenie z practitionera, albo które słyszały o tych guiding principles, to jest rok 2016, pojawiło się najpierw książka practitionera, bardzo fajnie napisana, która opisywała wiele aspektów, jak na przykład zmiany organizacyjnej, dużo dotykała z informacji na temat mierników, tego jak mierzyć i oczywiście też wspominała o tych zasadach przewodnich, czyli tych the guiding principles. Ich było 9 w 2016 roku. W wersji czwartej zostało to odświeżone, troszeczkę zmienione. Ja chciałem tutaj podkreślić, które rzeczy zmieniono. Jest ich 7, to znaczy mamy 7 tych zasad przewodnik, warto zapamiętać, bo czasami jedno z pytań na egzaminie ITIL Foundation to jest ile tych zasad przewodnich teraz mamy i to nie jest 9, tylko 7. Ja może nie będę się rozwodził nad każdą, która tutaj jest, ale zobaczcie Państwo, że troszeczkę one zostały uzupełnione o rzeczy, które bardzo fajnie nam się gdzieś tam spinają z innymi rzeczami w tym ITIL-u wersji czwartej, jak na przykład punkt czwarty, progress iteratively with feedback.
gdzie można znaleźć tutaj bardzo fajne, bezpośrednie odniesienie do DevOpsa, do tych trzech dróg, które DevOps definiuje. Jedna z nich mówi o tym, żeby ten feedback gdzieś tam się pojawił. Ciekawą rzeczą jest to, o czym też będę mówił, to jest automatyzacja, optymalizacja, automatyzacja. I tutaj ITIL mówi, że jeżeli da się coś zautomatyzować, to to róbmy. Niestety ITIL też zwraca uwagę, że jeżeli będzie zbyt wiele automatyzacji, to będzie to coś złego, coś nieodpowiedniego, co nie uda nam się zrobić. Kolejna zmiana to cztery perspektywy dla ITIL-a, dla tworzenia tej wartości. Tutaj jak powiem 4P, to dla osób znających ITIL-a w wersji trzeciej powinno się to bardzo łatwo pojawić. W 4P mówiliśmy o tym, że mamy people, czyli ludzie, mamy products, to było tak troszeczkę tłumaczone na język polski jako ta technologia. Mieliśmy też partnerów, czyli osoby, które z nami współpracowały i mieliśmy w końcu procesy. To jak widać za bardzo się nie zmieniło, a troszkę się zmieniło, bo zostało to rozszerzone łącznie z tym, że jakby ta perspektywa się troszeczkę zwiększyła, to znaczy dla people mamy też organizację, dla samych products, czyli dla tej technologii mamy też informacje i to, jak tą informacją możemy zarządzać. Partnerzy zostali uzupełnieni o supplierów i tutaj zwracamy uwagę, że partner to jest osoba, z którą też pracujemy, a supplier to jest ktoś, kto dostarcza nam pewne rzeczy, nawet usługi albo zasoby potrzebne do świadczenia tych usług. No i oczywiście procesy nie mogły być inaczej, zostały uzupełnione o strumień wartości, bardzo ważna rzecz, której nie będę niestety w stanie wytłumaczyć w paru słowach, ale ten strumień wartości pokazuje przede wszystkim, gdzie ta wartość jest. To jest taki strumień, który mówi, gdzie jest ta wartość dodana, a gdzie tej wartości nie mamy. I samo ćwiczenie w tym strumieniu wartości polega na tym, żeby zidentyfikować momenty, w których tej wartości gdzieś tam nie ma, a łatwo to się mapuje właśnie na procesy, czyli ten zestaw czynności, które gdzieś tam się pojawią. Proszę Państwa, ITIL w wersji czwartej to przede wszystkim też taki szeroki kontekst tego, jak my naszymi usługami zarządzamy. Tutaj ITIL w wersji czwartej duży nacisk kładzie na coś, co się nazywa customer experience. To jest to takie bezpośrednie doświadczenie, odczucie, te emocje, które klient ma związane z naszymi usługami. No się zaczyna bardzo, bardzo wcześnie i może trwać też bardzo długo albo skończyć się bardzo szybko, jeżeli nasza usługa nie będzie tym, czego potrzebujemy. To może być odczucie klienta związane z tym, jak ta usługa jest prezentowana. To będzie też sposób, w jaki ta usługa jest wspierana, to znaczy bezpośredni kontakt na przykład z działem service desku, czy też informacją, jak na przykład ta usługa jest dostępna. Mamy też ten strumień wartości, o którym mówiłem i coś, na co ITIL w wersji czwartej duży nacisk kładzie, to jest to wsparcie cyfrowej transformacji. Sami pamiętamy, że wersja trzecia ITIL-a to był rok 2011, sporo się wydarzyło od tego momentu do dzisiaj. Przede wszystkim ta transformacja cyfrowa cały czas postępuje, pojawiają się nowe technologie, nowe rzeczy, nowe terminy jak augmented reality, jak virtual reality. Mamy też sztuczną inteligencję, która jest coraz bardziej wpisana w działanie aplikacji i tak dalej, i tak dalej. ITIL w wersji czwartej mówi tak, wspieramy tą transformację cyfrową, co więcej podpowiadamy Wam, jak to troszeczkę ułożyć. Oczywiście to szkolenie Foundation nie będzie jeszcze wystarczające, żeby o tym opowiedzieć, stąd też dodatkowe szkolenia i moduły, które wkrótce będą się pojawiać. No i oczywiście rzecz, o której już wspominałem, czyli połączenie trzech rzeczy, Lina, Agile'a i DevOpsa, które gdzieś tam będą. Lean, Agile i DevOps powinny być w takiej harmonii zachowane z ITIL-em wersji czwartej. Co ciekawe, jeżeli przyjdą Państwo sobie na szkolenie z Lean, Agile'a albo DevOpsa, to my też wspominamy o połączeniach do ITIL-a wersji czwartej. Też jakby te pojęcia, terminy są używane w taki sam sposób, więc łatwo sobie to gdzieś tam w głowie poukładać. Wrócę króciutko do tych najlepszych praktyk zarządzania. Przypomnę, one nazywały się kiedyś procesami. Dzisiaj są to praktyki. Staramy się na tym slajdzie pokazać rzeczy, które się zmieniły i rzeczy, które są nowe, czyli nowe praktyki, które gdzieś się tam pojawiły. Część z tych rzeczy na pewno jest Państwu znana. Tak jak mówiłem, te procesy, czy teraz praktyki, jak zarządzanie na przykład incydentem, czy zarządzanie zmianą, powinny być tak właśnie rozumiane. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy sobie na zmiany, które gdzieś się tutaj pojawiły, to zobaczmy, że mamy continual improvement, który był fazą,
cyklu życia usługi, tą ostatnią fazą, w której mówiliśmy o tym, jak usprawnić pewne rzeczy, to zostało zmienione i teraz nie jest to żadna faza. Jest to potraktowane bardzo, bardzo serio, jest to rozumiane jako właśnie ta praktyka. Rzecz, o której też już troszeczkę wspominałem, to jest ta rzecz związana z mierzeniem. Kiedyś właśnie w wersji trzeciej, głównie przy practitionerze, szkoleniu practitionerza, bardzo dużo mówiliśmy o tych tak zwanych KPI-ach, o CSF-ach, czyli o kluczowych wskaźnikach wydajności, czy innych rzeczach, które możemy mierzyć w organizacji, albo o krytycznych czynnikach sukcesu. Dzisiaj jest to część praktyk, o których mówimy i nazywamy to wprost, że jest to mierzenie i raportowanie i chcemy, żeby te usługi były odpowiednio mierzone, ale i również raportowane. Duża rzecz to organizational change management. Chciałbym, żebyśmy to rozróżnili sobie w porównaniu z czymś, co się nazywa teraz change control, a wcześniej nazywało się to change management. To jest też ważna zmiana. Change management, czyli zarządzanie zmianą, nazywa się teraz change control, a organizational change management to jest coś zupełnie innego. Jeśli spojrzymy na tą pierwszą definicję, ona mówi o zmianach w organizacji. Tutaj warto się zastanowić, co my chcemy zrobić. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że chcielibyśmy organizację troszeczkę dostosować, żeby ona na przykład pracowała bardziej IT-owo, albo żeby taki zespół, który ma troszeczkę zapędów na to, żeby być zespołem DevOpsowym, bo jest trochę programistów, jest troszeczkę osób, które testują ten kod i w końcu są osoby, które świadczą tę usługę i pracują z tym zespołem deweloperskim. Co zrobić, żeby te osoby zmieniły swoje zachowania w pracy, żeby ta organizacja troszeczkę się zmieniła. To jest właśnie organizational change management. Tutaj takim słowem, które bardzo fajnie pasuje, jest resistance to change, czyli taki opór na zmiany. Gdybyśmy przyszli sobie dzisiaj do jakiejś organizacji i powiedzieli, że od jutra chciałbym, żebyście pracowali w taki, a nie inny sposób, to na pewno pojawi się ktoś, kto będzie resistant, oporny temu. Parę osób się pewnie zgodzi, parę osób nie powie nic i wcześniej ten organizational change management w practitionerze mówił, jak takie rzeczy przede wszystkim identyfikować, ale też rozwiązywać, a change control, o którym mówiłem, to dotyka zarządzania zmianą, która w IT-u jest bardzo prosto rozumiana, bo zmiana w kontekście IT-a, jeśli chodzi o takie zarządzanie tą zmianą informatyczną, to są trzy słowa. To jest dodanie, usunięcie lub modyfikacja czegoś, co ma wpływ na usługę informatyczną. Jeżeli ja na przykład instaluję sobie nowy serwer albo serwer usuwam z mojej infrastruktury, bo usługę gdzieś tam chciałbym zakończyć, to jest to zmiana w kontekście IT-a, to jest ten change control, czyli dodanie, usunięcie lub modyfikacja czegoś, co ma wpływ na działanie tej usługi informatycznej. Warte zaznaczenia jest na pewno też przy okazji tych praktyk zarządzanie ryzykiem. Myśmy o tym zarządzaniu ryzyku mówili przede wszystkim, gdy mówiliśmy o parametrach gwarancji. Tam była to dostępność, bezpieczeństwo, ciągłość i wówczas też podkreślaliśmy, że zarządzanie ryzykiem nie jest procesem IT-owym. Teraz zarządzanie ryzykiem jest praktyką IT-ową i o niej tutaj sobie będziemy mówić. Ciekawą rzeczą na pewno i wartą podkreślenia jest również service design, który również podobnie jak continual improvement był fazą cyklu życia. Service design był tą drugą fazą cyklu życia usług. I coś, co mnie bardzo cieszy, czyli to, że service desk pojawił się tutaj jako praktyka. Service desk, przypomnę, był w wersji trzeciej rozumiany jako funkcja. Myśmy mówili, że jest to funkcja, czyli zespół, grupa osób, która posiada pewne narzędzia do świadczenia danych usług. Dzisiaj wprost będziemy mówili, że service desk, czyli to takie centrum wsparcia naszych usług, to jest praktyka. Na szkoleniu właśnie Foundation mówimy też o koncepcjach tego service desku, gdzie możemy sobie go scentralizować, gdzie możemy sobie połączyć go w pracę pomiędzy różnymi strefami czasowymi, gdzie można pracować w takim trybie follow the sun. Bardzo mnie cieszy, że service desk znalazł swoje miejsce, jest nazywany jako praktyka. Jak Państwo widzą, te wszystkie praktyki są podzielone na takie trzy grupy, czyli ogólne, te dotyczące zarządzania usługami i takie techniczne. I tutaj w tych technicznych mamy jakby najwięcej tych zmian, które są odpowiedzią na tą cyfrową transformację, którą gdzieś tam ITIL przeprowadza. Okay.
Na pewno wszyscy są zainteresowani tym nowym schematem i tym, co tak naprawdę się tam wydarzyło od czasu premiery. Więc ja tutaj króciutko tylko przypomnę ten stare moduły, ścieżkę ITIL w wersji trzeciej. Ona wyglądała tak, dlaczego ja ją pokazuję? Bo ważna ona jest z punktu widzenia osób, które swoją przygodę z ITIL-em mają już za sobą, z tą wersją trzecią, to znaczy osoby, które już mają tytuł ITIL eksperta albo uzbierały pewną ilość kredytów, bo te kredyty, o których za chwilę będę mówił, pozwolą też na dokonanie tego bridge'a, czyli takiego przejścia do wersji czwartej bez konieczności gdzieś tam uczestniczenia w poszczególnych szkoleniach. Nowy schemat certyfikacji nie jest nowością. Nie jest nowością, on już się pojawił jakiś czas temu. Nowością na pewno, na którą wszyscy czekają, to jest właśnie ten bridge, czyli ITIL Managing Professional Transition, ten moduł, który gdzieś tam się u nas pojawi. Ja przypomnę, że jest ta wersja czwarta, ona się zaczęła tutaj od Foundation w lutym tego roku. No i mamy dwie ścieżki, które są dostępne, to znaczy jest ten ITIL Managing Professional. Myślę, że za chwilę wszyscy już będziemy je znali, tak jak były dwie ścieżki w ITIL-u w wersji trzeciej. Mamy też ITIL Strategic Leader. Ja na koniec postaram się powiedzieć, która ścieżka dla kogo byłaby odpowiednia, bo to też może się pojawić pytanie, w którą stronę ja mam iść, czy ja mam iść ścieżką lewą, czy prawą i tak dalej. Na pewno pojawi się pytanie o tego ITIL Mastera, więc postaram się też to wyjaśnić. Proszę Państwa, na pewno ważne będą daty, to znaczy już w tym roku wiemy, że pewne moduły będą uruchomione, dodatkowe moduły. To, na co na pewno wiele osób czeka, to już na początku października pojawi się ten moduł ITIL Managing Professional Transition. To będzie bridge dla osób, które będą mogły do niego podejść. Za chwilę też powiem, jakie będą potrzebne warunki do spełnienia, żeby do tego szkolenia gdzieś tam podejść. To pozwoli na to, żeby uzyskać ten tytuł Managing Professional po zdaniu właśnie tego bridge'a. Za chwileczkę postaram się pokazać, jak to może też wyglądać. Dodatkowo jeszcze w tym roku powinniśmy mieć uruchomione dwa moduły. Jeden ze ścieżki Managing Professional, który dotyczy Create, Deliver and Support. To jest ten moduł. I oczywiście ten drugi, który jak również widać, jest wspólnym modułem dla dwóch ścieżek, gdzieś tutaj jest, więc daje też pewną możliwość elastyczności. Tu się pojawia pytanie, co tak naprawdę to są za moduły. Ten moduł specjalistyczny dla profesjonalistów, Create, Deliver and Support, jest przede wszystkim dedykowany dla osób, które już biorą udział w dostarczaniu i wspieraniu usług, czyli pracują w tej części operacyjnej, ale został on rozszerzony troszeczkę o stworzenie tych usług, czyli moment, w którym my będziemy myśleli też o tych usługach, które muszą gdzieś tam się pojawić. Ten Direct Plan in Improve jest dla takich organizacji uczących się i doskonalących. To znaczy, my byśmy chcieli wziąć odpowiedni kierunek naszej organizacji, zaplanować go, ale także wziąć aktywny udział w tym Continual Improvementie, czyli tą naszą organizację troszeczkę zmieniać jako taki lider, który gdzieś tam się na rynku czy w firmie naszej pojawi. Oczywiście będzie można dojść do tych szkoleń, czy idąc od Managing Profession, czy bezpośrednio wchodząc na ten poziom strategic lidera, ale jeszcze w tym roku powinniśmy te szkolenia mieć i one będą na pewno dostępne. Proszę Państwa, w przyszłym roku, w pierwszym kwartale powinny się pojawić jeszcze z modułu Managing Professional dwa dodatkowe moduły, to będzie Drive Stakeholder Value i High Velocity IT. Na razie bardzo mało informacji mamy na temat tego, jak one będą wyglądały, więc pewnie wszelkie informacje, którymi będziemy mogli się podzielić, to będą już niedługo. Dodatkowo na początku przyszłego roku ten drugi moduł ze strumienia Strategic Leadera, czyli Digital and IT Strategy, gdzieś tam się pojawi, no i wyczekiwany na pewno przez wiele osób ITIL Master. Jeśli się nie mylę, pamiętam dobrze, to pod koniec 2019 roku powinniśmy coś wiedzieć na temat tego, jak ten moduł miałby wyglądać, to znaczy jakie będą wymagania, żeby gdzieś ten tytuł ITIL Mastera otrzymać. Ale w drugiej połowie przyszłego roku dopiero gdzieś ten moduł zostanie uruchomiony i te informacje powinniśmy gdzieś tam mieć.
Tak to wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie daty. Myśmy je już też wcześniej troszeczkę komunikowali. Teraz to tak widać, myślę, że bardzo dobrze, kiedy się co gdzieś tam wydarzy. Króciutko na koniec chciałbym jeszcze, widzę, że mamy chwilę, opowiedzieć, jak z tym IDL-em wersji trzeciej tą przygodę łatwo przepiąć do IDL-a wersji czwartej. Oczywiście bridge, o którym mówiłem, czyli październik tego roku. Taka informacja dla wszystkich Państwa, czyli 30 września do 4 października, to będzie to, co się wydarzy w ASECO, ASECO Akademii, czyli my uruchomimy sobie takie szkolenie ITIL Managing Professional Transition i to szkolenie będzie uruchomione, będzie można się na nie zapisać i osoby, które przede wszystkim posiadają już tytuł ITIL Eksperta z wersji trzeciej albo poprzedniej wersji, będą mogły do niego przystąpić, albo osoby, które posiadają co najmniej 17 kredytów ze szkoleń w ITIL wersji trzeciej. Co to znaczy? No, zrobiłem sobie szkolenie ITIL Foundation, zacząłem pewne moduły intermediate i nazbierałem tych punktów i prawdopodobnie mam te 17 kredytów. Nie muszę iść od początku na szkolenie ITIL 4 od Foundation. Mogę przystąpić do tego bliżej i wówczas mogę uzyskać ten tytuł ITIL Managing Professional, który będzie potrzebny. To co wiemy dzisiaj, że ten egzamin potrwa 90 minut dla native speakerów, troszeczkę dłużej dla osób, dla których ten angielski nie jest językiem ojczystym. Jestem troszeczkę zdziwiony, bo ma być liczba pytań w postaci 40 i wygląda na to, że ma być to forma testu. Ten próg zdawalności gdzieś tam był opisany na 70%, czyli troszeczkę więcej, 28 pytań. Jeśli tak by było, to jest to pewnego rodzaju nowość, jest to coś innego, bo jak niektórzy pamiętają, te wszystkie wyższe moduły, te intermediate'owe w wersji na przykład trzeciej, były oparte na scenariusze i scenariusz, gdzie trzeba było znaleźć pewną odpowiedź. Te punkty, które można było uzyskać za dobre odpowiedzi, to było 0, 1, 3, 5. Tutaj wygląda, że ta forma będzie troszeczkę inna. To, co jest na pewno inne i dziwne dla niektórych, to to, że długość tego szkolenia to jest 5 dni i tak ono będzie tyle trwało. Niestety będzie troszkę więcej rzeczy, informacji do zapoznania się. Tak jak mówiłem, jest sporo zmian, a ja tylko o nich opowiedziałem bez wchodzenia za bardzo w szczegóły, więc ten czas będzie tutaj na pewno wymagany. Pojawia się pytanie, co ja mam zrobić, czy mam kontynuować tego ITIL-a wersji trzeciej, czy mam iść na wersję czwartą. Oczywiście my jako ASECO będziemy oferowali te szkolenia, tak jak mówiłem, trzy dodatkowe szkolenia dla tych modułów już się w tym roku pojawią. Moja rada jest taka, jeżeli ktoś ma tego ITIL eksperta albo te 17 kredytów, albo jest bardzo blisko uzyskania tych 17 kredytów, to kontynuowałbym z tym ITIL-em trzecim i zrobił sobie bryża. My ciągle oferujemy te szkolenia w wersji trzeciej, więc jeżeli komuś na przykład brakuje dwóch, trzech punktów, to można je gdzieś tam sobie dorobić. Są jakieś też różnego rodzaju promocje, podczas których staramy się zachęcić. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z ITIL-em albo chciałby zacząć swoją przygodę z ITIL-em, to zapraszamy oczywiście na szkolenie Foundation. To szkolenie, tak jak mówiłem, to są podstawy, terminy, takie koncepcje, o których mówimy, jak każde szkolenie Foundation, ale on jest takim dobrym wstępem, bo tam sobie budujemy taki słownik pojęć, który pozwala na to, żebyśmy mogli dalej sobie pracować. Którą ścieżkę wybrać? Ja powiem krótko, że no są te dwie ścieżki, jest ten Managing Professional i Leader. I już po nazwach widać, że czym one się różnią, to znaczy lider jest bardziej dedykowany dla menedżerów różnych szczebli, to znaczy to będą osoby, które widzą kontekst biznesowy, które będą miały wpływ na strategię usług i które powinny o nich pomyśleć. Managing professional przede wszystkim dla osób, które dostarczają te usługi, wspierają te usługi, pracują przy modyfikacji tych usług i tak dalej. Jak widzieliśmy, jest też jeden moduł, który jest wspólny dla lidera i profesjonalisty, więc tak czy inaczej uda się spotkać w tym samym miejscu. Ja zachęcam wszystkich do śledzenia nas przede wszystkim na naszych stronach, tam się pojawiają różnego rodzaju informacje, dwie strony Akademii ASECO i CT Partners, bo ona też jest ciągle aktywna. Oczywiście sporo informacji, którymi się dzielimy w mediach społecznościowych, gdzie staramy się o tym opowiedzieć. Jakby się pojawiły jakieś pytania, to na pewno też indywidualnie postaramy się na nie odpowiedzieć. To chyba wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że choć troszeczkę zaciekawiłem Państwa tym tematem i rozwiałem jakieś wątpliwości, które w międzyczasie pojawiły się do ITIL-a wersji czwartej.
Czy my mamy jakieś pytania, czy jakieś komentarze, rzeczy, które... Tak, mam w sumie dwa pytania, które tutaj wpisała na czacie Dominika. Czy są egzaminy po polsku? Niestety, tak, czy są egzaminy po polsku, to pytanie. Niestety nie ma egzaminów po polsku, tak jak nie ma jeszcze materiałów do ITLA wersji czwartej po polsku. Możemy zgadywać, domyślać się, że być może te tłumaczenia będą zrobione. Może się też wydarzyć, że przez dłuższy czas tych tłumaczeń nie będzie i tak dalej. Tak jak mówiłem, no, egzamin nie jest trudny, jest w języku angielskim, ale jeżeli ktoś nie zna angielskiego, przynajmniej na tym poziomie średnio zaawansowanym, no to nie polecam przystępowania do egzaminu. Być może pojawią się te egzaminy jeszcze w języku polskim. Pytanie Kamila, na które chyba odpowiedziałeś teraz. Tak, dla kogo ścieżka rozwojowa po lewej, dla kogo po prawej. Tak jak mówiłem, ten managing professional, utrzymanie, rozwijanie usług, wspieranie i tak dalej, prawa, liderzy, organizacja, strategia, bliżej biznesu, tego typu rzeczy. Mamy też kilka komentarzy, które pisywał Dariusz. Ty nie masz włączonego chyba mikrofonu. Ale słychać mnie. Okay. Tutaj tylko właśnie nie wiem, czy będziemy się odnosić teraz do tych komentarzy, czy po prostu odpiszę. Tak, ja znaczy widzę, mogę szybko jeszcze, póki mamy chwilę od pana Dariusza. Pytania, pierwsza jest, widzę, uwaga, że pytania na egzaminie są sporo trudniejsze niż w przykładowych testach. Panie Dariuszu, czy aż są sporo trudniejsze, to aż tak bardzo mi się nie zgodził. Część pytań nawet jest troszeczkę jakby powtórzona z tych przykładowych, albo jest inaczej ubrana. Wydaje mi się, że nie są one sporo trudniejsze. Poza tym, no, uzyskanie certyfikatu wiąże się też z tym, żebyśmy troszeczkę z siebie więcej dali, więc te pytania muszą być troszeczkę trudniejsze, co nie znaczy, że materiał, który jest na szkoleniu, nie pokrywa się z tym, po prostu chodzi o to, żeby odpowiednio gdzieś tam te informacje znaleźć i na nie odpowiedzieć. Tak jak ja mówiłem, mamy 75 minut i 40 pytań. Czasami jest pytanie, widać odpowiedzi i osoby od razu zaznaczają odpowiedź, czasami trzeba się troszeczkę dłużej zastanowić. Kolejna uwaga od pana Dariusza to, że nie jest to do końca proste przełożenie procesu na praktykę. W praktykach ITIL mamy też funkcję z ITIL. Tak ja o tym mówiłem, o serwis desku. Jeżeli by się panie Dariuszu pojawiła jeszcze jakaś uwaga, starałem się wytłumaczyć, że ten serwis desk wcześniej był funkcją. Dlaczego on jest teraz tą praktyką, też troszeczkę powiedziałem. Co więcej, CSI był tak naprawdę fazą obejmującą wszystkie pozostałe fazy w ITIL wersji trzeciej. Tak, tak i nie. To znaczy CSI był taką fazą, która mówiła o usprawnieniach i myśmy mogli te usprawnienia sobie planować na różnych etapach naszej pracy z usługą, czy to była strategia, ten początek, czy ja mogłem sobie te usprawnienia w części operacyjnej robić, więc się zgodzę. Nie, bo mogę też mieć CSI, gdzie będę chciał tylko zwrócić uwagę na to, jak te usprawnienia są wykonywane, to znaczy jeżeli ja zaplanuję sobie ulepszenia, usprawnienia, ale one nie dojdą do skutku, albo ten mój taki rejestr usprawnień gdzieś tam będzie ciągle będą dopisywane różne rzeczy, ale nic z niego nie zniknie w postaci takiej, że jest to wykonane, no to akurat słabo to będzie wyglądać, ale bardzo fajna uwaga. I jeszcze uwaga od Tomasza Malinowskiego, CSI teraz też, ale w tym miejscu bardziej jako mindset. Myślę, że można byłoby to też troszeczkę tak potraktować. Zauważmy, że ten continual improvement pojawił się u nas na łańcuchu, w systemie wartości, gdzie on jest tam wyeksponowany, więc jest to też zmiana, ale on jest też wyeksponowany w postaci tych praktyk i my o tym będziemy mówili. Te praktyki i inne rzeczy będziemy o tym też opowiadali troszeczkę więcej na szkoleniach. Pytanie od Jarka. Jarku, tak, udostępnimy webinar. Tak jak mówiłam na początku, wyślemy dostęp do nagranego webinara do wszystkich najlepszych. Okej, dobra, super. To ja w takim razie bardzo dziękuję za udział i za pytania. Chyba tyle. Dziękujemy.